Ostatnio byłem na waszym koncercie w maju w Elblągu i również byłeś z Personem. Czy to już jest stała formuła, czy to przypadek? Znaczy, wiesz, to w momencie, w którym Tomek ma koncerty Moleste, a trochę ich ma, no to nie jeździmy razem, ale tak to generalnie tak. No, taki jest zamysł, żebyśmy sobie razem grali. No i też na trasie chcemy też razem grać jesienią, więc no jakoś tak się złożyło. Wspieracie się, założyłem, tak, wtedy tak, właśnie tak, fajnie było tak, w Elblągu także. No miło, bo było śmiesznie. Co prawda koncerty w ciągu dnia, bo to wtedy był juwenaliowy koncert, tak, prawda? Tak. Mają, są troszkę inne niż koncerty klubowe, ale miły wypad. Ostatnio odnotowałeś sporą przerwę w graniu koncertów. Z czego to wynikało? Wiesz co, no przede wszystkim, jeżeli gdzieś chciałbym, gdzieś jechałbym, to jechałbym z tym samym materiałem, który już grałem w tym mieście, więc wolałem poczekać na nową płytę. I nadal w zasadzie wolę, co prawda nie byłem w Gdańsku, w Trójmieście nie grałem pełnego koncertu dość długo, dlatego ten koncert przyjęliśmy. A tak to też i teraz cały czas bardzo, bardzo mało tego jest. W zasadzie taki jest pomysł, żeby grać na razie tylko w tych miastach, w których mnie nie było, albo nie było mnie bardzo dawno. Dlatego, że jesienią będzie trasa po płycie. Ja, wiesz co, też nie wyobrażam sobie siebie. Znaczy, wiesz co, też po prostu zwyczajnie inaczej to ujmę. Po prostu zwyczajnie byłem zmęczony. Staję po wydaniu płyty Zapiski z 1001 nocy przez 2 lata jeździłem po Polsce. Przez cały czas. I no, wiesz co, fajnie jest móc posiedzieć w Warszawie od poniedziałku do niedzieli i później od następnego poniedziałku do następnej niedzieli, a nie żyć od poniedziałku do środy i później znikać gdzieś w Polskę, bo nie ma się dla siebie w ogóle czasu, nie ma się czasu dla niczego innego wokół. A poza tym, wiesz co, też, żeby nie było, no ja od 98 roku tylko i wyłącznie to robię, więc gdzieś tam mogłem wyjechać, oderwać się na chwilę, nie wiem, na miesiąc gdzieś zniknąć, na półtora miesiąca gdzieś zniknąć, ale tak czy inaczej przy ciągu, no nie wiem, 98 roku to jest 16 lat, tak. To czas najwyższy było chwilę, wiesz, poczekać, znaczy po prostu położyć to na chwilę na bok. No, wydaje mi się, że to tak jakby już, wiesz, że Leo Messi po 10 mistrzowskich sezonach też będzie miał jeden taki, w którym raczej byłby, nie wiem, tam by się gdzieś wybrał, tak, odpoczął trochę, no nie wiem. Ja bym był takim gościem, to bym nawet, nie wiem, zasymulował kontuzję, żeby przez pół roku sobie móc porobić co innego niż tylko to. Bo w momencie, w którym jesteś w takim ciągu przez 14-15 lat, no to tak naprawdę ten czas ci zupełnie znika. Czujesz na własnej skórze, jak ten czas jest względny. No i nagle się orientujesz, że masz 35 lat i ciągle jeździsz po Polsce, ciągle grasz. Chciałem chwilę odpocząć, ale bardzo lubię grać, dlatego wracamy teraz po płycie, jak się rozpędzimy we wrześniu. Mam nadzieję, że się zatrzymamy przed przyszłymi wakacjami. No, mam taką nadzieję. Taka mała dygresja, wspominasz o Leo Messi, czyli kibicujesz Barcelonie. Nie, Atletico Madryt. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to moim klubem, który lubię z Ligi Hiszpańskiej, z Atletico Madryt. Nie od sezonu 2, 3 czy 5, tylko od czasu, kiedy Roman Kosecki tam jeszcze grał, czyli dość dawno temu. Więc Atletico de Madrid to jest mój zdecydowanie klub z Ligi Hiszpańskiej, który niespecjalnie lubię oglądać. Jestem miłośnikiem Ligi Angielskiej zdecydowanie, więc tam są moje ciekawsze rzeczy. A w derbach Hiszpanii, tak, Grand Derby, jeśli o tym już mówimy, to na pewno kibice Realowi Madryt. Ale żeby nie było, nie lubię, nie, to nie jest tak, że nie lubię Barcelony, są to mi kluby zupełnie obojętne. A mnie to ziębi ani grzeje. Niemniej, jak byłem małym chłopcem i tata mi z jakiegoś Ciuchlandu, chyba z Austrii albo z Helsinek, przywiózł koszulkę Barcelony, taką oldschoolową. To była oryginalna koszulka. No i to były lata 80. No to powiem ci, że przez tydzień na podwórku byłem mistrzem świata. Najlepszy na podwórku. I zresztą strasznie tacie za to podziękowałem. Ona trochę była na mnie za mała, ale i tak się w nią wbijałem, bo no, w tamtych czasach posiadanie czegokolwiek z zachodu, co było, a na dodatek posiadanie koszulki piłkarskiej, klubu piłkarskiego, no, to było coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak u nas na podwórku chłopaki dostali w prezencie od kogoś, a od takiego gracza Legii był Dariusz Kubicki, był taki pan, grał w Aston Villa w Anglii i przysłał u nas na osiedlu mieszkał i przysłał chłopakom na turniej piłki nożnej koszulki Tottenhamu, oryginalne koszulki Tottenhamu. Pamiętam, że wszystkich najbardziej jarała wypukła reklama z tego floku, tak? Ten taki misio. Bo to było coś niespotkanego, tak? Wszelkie koszulki zawsze były po prostu ordynarnym nadrukiem, tak? A tutaj miałeś wszystko presjonalne. Pamiętam, że całe podwórko przyszło na ten mecz. Oglądaliśmy tych chłopaków, starszaki dostali te koszulki. Coś jak na obrazki na nich patrzyli. No. Ja po prostu lubię sport. Ja za dzieciaka uwielbiałem po prostu sport. No. Jestem takim człowiekiem, który aktywność fizyczną uważa, że to jest jedna z większych frajd. WF mógłby być codziennie. To jeszcze takie pytanie może pozamuzyczne. To jak oceniasz sytuację polskiej piłki? Jest taki pierwszy utwór na płycie Raz Mentalizm, w którym pada takie stwierdzenie, że
Nie, coś tam, jak reprezentacja Polski, wiesz, że chuj potrafią, tak? No, mam podobne wrażenie. Jeden z tych gości jest moim kumplem i kibicuję mu bardzo serdecznie, ale no, cała reszta to czasami mam ochotę naprawdę wejść do telewizora i no ich mocno pokrzyczeć. Ale jak najbardziej, no stary, jestem Polakiem, oglądam te mecze, co prawda się wkurzam strasznie. Ale życzę im jak najbardziej wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do następnej wielkiej imprezy się zakwalifikują. Dobra, wracamy do muzyki. A wspomniałeś o przerwie właśnie w wydawaniu płyt. Skąd przerwa płyt? Czy było zmęczony? Nie, znaczy wiesz co, to też jest tak, że w momencie, w którym ja wydawałem praktycznie płyty co roku, tak? Działam na scenie 16 lat, a wydałem 14 albumów. No to zdecydowanie te 4 lata przerwy nie są czymś strasznym, tak? No bo ten bilans jakoś się cały czas zamyka całkiem dobrze. No nie wiem, tak jak mówiłem, no po zapiskach 2 lata jeździłem, a później jeżeli bym nagrał następną płytę, to kolejne 2 lata bym jeździł. A tym bardziej, że nie miałem jakoś za bardzo wesołego stanu umysłowego, tak żebym był, wiesz, zachwycony tym, co się wokół mnie dzieje, więc tak naprawdę to było też zmuszanie się do tego, żeby cokolwiek robić. Ludzie mówią, że... Znaczy ludzie lekceważą takie rzeczy jak depresja. Ja uważam, że to jest fanaberia ludzi i ten, ale czasami to jest tak, że naprawdę nie chcesz wstawać z łóżka, naprawdę nie chcesz nic robić, naprawdę to jest jakiś zespół chorobowy, który ci po prostu każe nic nie robić. No, z siłą charakteru jesteś w stanie to przezwyciężyć, ale mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy z tym przegrywają i muszą szukać jakiejś pomocy w takich stanach, dlatego że sam przeżyłem taki stan i wiem, jak ten stan wygląda. I to jest stan, w którym nic nie chcesz, kompletnie nic nie chcesz. Muzyka i sprawienie sobie przyjemności i próba istnienia wcale nie jest jakąś receptą, która daje ci szczęście. Chociaż powinna. Ale już, tak już jest wszystko okej. No. Może widziałem parę razy w życiu już od tamtego czasu, więc wszystko zniknęło. Tak, doszliśmy właśnie do nowej płyty. Co oznacza tytuł nowej płyty? Wiesz co, no, żeby tak wyjaśnić, no to jest to trzecia od końca litera alfabetu greckiego. Interpretację, co i z czym się to łączy, pozostawiam słuchaczom. Tak, jak czytałem na swoim profilu. Tak, tak. Znaczy wiesz co, no, ja strasznie lubię rzeczy dwuznaczne, jak sobie ktoś dorobi jak najbardziej. Zresztą możemy taki konkurs ogłosić, pewnie to zrobimy. Na najbardziej fantastyczną ideologię, jaką ktoś może wymyślić, dlaczego ta płyta tak się nazywa i powiem ci, że kreatywność ludzka, w którą bardzo zawsze wierzę, na pewno podpowie dużo lepsze odpowiedzi, niż ja bym ich udzielił. Ostatnio na twoim profilu facebookowym i na Instagramie pojawiła się kartka ze studia. Zdradziłeś już nam gości, którzy wezmą udział w tworzeniu twojej płyty, ale jak dobierałeś gości? Bo jest to personalne. Bardzo lubię. Bardzo Tom i Tom są za fermentali jeszcze, więc Tomek jest moim przyjacielem, Wena jest moim dobrym kumplem, bardzo lubię jego rap. Chciałem jeszcze nagrać kawałek z Rasem, ale oni teraz mają strasznie dużo roboty. Ja mam taki kryterium, że generalnie lubię raczej nagrać z ludźmi, którzy są mi, że tak powiem, bliscy na... Jak udało nam się wypić parę kieliszków wódki razem wspólnie, no to będziemy blisko do tego, żeby nagrać kawałek, dużo bliżej niż w sytuacji, w której jesteśmy po prostu znajomymi. No. No tak, Thompson, no to potrzebowałem męskiego refrenu, niewielu mężczyzn w Polsce śpiewa na takim poziomie, żeby chcieć z nimi coś zrobić. Jest Piotrek Pacak, jest Thompson, jest kilku takich mężczyzn w Polsce. No i zrobiłem akurat z Tomkiem bardzo też, no to też jest chłopak, który od dawna słucha mojej muzyki, mieliśmy parę razy o tym okazję rozmawiać, a poza tym, no też się znamy. No to tak jest, że Warszawa jest globalną wioską, ale na tyle małą wioską, że my tam się wszyscy gdzieś tam przecinamy ze sobą, mamy wspólnych znajomych gdzieś tam. Tomek czasami nawet ich na polu golfowym widuje. A jeśli chodzi o produkcję, ile osób odpowiada za produkcję? Jedna osoba odpowiada za produkcję, jest to młody chłopak, który nie wiem, czy zrobił już cokolwiek, z kimkolwiek, gdziekolwiek. Ale robi taki? Naprawdę świetnie. Wiesz co, koleżka ma ksywkę Fawola, jest z Nowego Sącza, odkryłem go gdzieś tam, wykopałem spod ziemi, robi naprawdę świetne rzeczy, bardzo mi się to podoba i na pewno będę robił teraz z nim jeszcze jedną płytę, dlatego że jak słucham tego, co przygotował, no to już mam ochotę wchodzić i nagrywać następne rzeczy, więc myślę, że to nie jest jednorazowa współpraca, bardziej, że naprawdę w momencie, w którym zacząłem słuchać pierwszych jego rzeczy, to miałem bardzo, bardzo uśmiechniętą minę w opcji, no wreszcie coś, co fajnie mi się, do czego fajnie mi się będzie robiło muzykę. Bo wiesz, to też jest taki problem, że bardzo dużo producentów, którzy ze mną zaczynają pracować, chce mi wysyłać Nuna. Ja nie chcę słuchać Nuna, bo jakbym chciał słuchać Nuna, to on to zrobił z Nunem. A w momencie, w którym dostaję 56 tysięcy różnych wersji Nuna z całej Polski, no to mnie to trochę nudzi. Wolałbym, żeby ludzie sami robili swój styl, kreowali swój styl, a nie próbowali dopasować coś dla Eldoki pod względem takim, że wyciągnijmy przeszłość, coś z przeszłości Eldoki, do czego fajnie brzmiał i zróbmy coś takiego. Nie, ja bym wolał, żeby to był producent, który ma indywidualny swój styl, tak? Mieści się w tym
nie wiem, zakresie stylistycznym, który ja lubię, tak? Ale nie powiela patentów, ani nie powiela pewnych schematów, które na przykład robił Mikołaj. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się singla? Wiesz co, nie mam bladego pojęcia, czekamy na słońce i na zieleń, żeby to nakręcić, bo nie będziemy lecieć na Teneryfę, żeby znajdować słońce, poczekamy na warszawskie słońce, ale to jeszcze chwilę potrwa, więc myślę, że na początku maja. Teraz modne są preordery z limitowaną edycją, z jakimiś dodatkami. Przewidujecie coś takiego? Wiesz co, preorder prawdopodobnie będzie, znaczy... Szczerze mówiąc, w tej chwili nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno będzie cały, że tak powiem, wszystko będzie związane z płytą, będzie zrobione, tak? No będzie można sobie zamówić do tego koszulkę, będzie można sobie zamówić na pewno jakieś tam atrakcje i na pewno w preorderze, jeżeli będziemy robili preorder i wysyłali, to na pewno tam dodatki będą, no bo to wiadomo, że w ten sposób zawsze to wygląda. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. No jesteśmy na etapie zamykania wszystkich takich rzeczy. Jest prawie 2 miesiące jeszcze do płyty, więc to jest właśnie ten czas, w którym też ostatnie rzeczy się ustala. Tworzyliście projekt Parias, czekałem na niego bardzo i zastanawiam się, czy myślicie o kolejnym? No nie wiem, ja nagrałem teraz płytę, Tomek nagrywa teraz, skończył nagrywać prawie swoją płytę, Włodek nagrywa swoją płytę, więc na razie nie ma w ogóle o tym rozmowy, no myślę, że nie wiem. Czyli o trasie też na razie koncertu? No nie, no, bo, znaczy, no nie, bo wiesz, no byliśmy, mieliśmy, trochę graliśmy po płycie i ciach, nie? Teraz raczej się koncentruję nad tym, żeby z Tomkiem i z Weną, bo z Weną chcę pojechać na trasę koncertową jesienną i żeby razem to zapiąć i pojeździć sobie we trójkę po całej Polsce. Kiedy sprawdziłem na Allegro, zresztą sprawdzam co jakiś czas płyty, Eternia stoi koło 300 zł. Chcesz mnie spytać o reedycję Eternii? Tak, nie będzie reedycji Eternii, dlatego że nie będzie. Znaczy nie mogę ci powiedzieć dlaczego, bo się takich rzeczy nie mówi, ale nie będzie reedycji Eternii, tego jestem 100% pewien. Zresztą to jest chyba pozytywne zjawisko, że płyty klasyki stoją. Nie, oczywiście ja uważam, że mimo wszystko gdzieś tam fajnie jest ludziom dawać możliwość, żeby to było. Reedycja w takiej, wiesz, zupełnie innej formie, wrzucona z inną okładką, jakoś tam zmienić, no to jest fajna forma, ale ja, no nie wiem, no nie, jakoś, to ja też, nie, też pierwszego wydania nie posiadam, niestety. Chociaż nie, Eternii posiadam, tak, dostałem niedawno, ktoś mi chyba znalazł tą nieofoliowaną egzemplarz, więc posiadam pierwszy egzemplarz. W Twoich utworach słyszymy odniesienia do Bogny Świątkowskiej, do programu Bogny Świątkowskiej. No uwielbiam program Bogny Świątkowskiej. A czy uważasz, że dzisiaj, no dzisiaj mamy Młode Wilki, żeby raczej... Dzisiaj Bogna Świątkowska ma fundację zajmującą się wspieraniem wydarzeń kulturalnych, które są z kategorii dziwnych. I to tych bardzo dziwnych. I nie ma nic wspólnego z rapem, wręcz mówi, że nie czuje się w żaden sposób zaangażowana w ten świat. I nie rozumie, czemu ten świat ją wspomina z taką czułością. A co sądzisz o akcjach, które odbywają się dzisiaj? Młode Wilki, Żywy Rap? Żywy Rap mi się nie podoba. Nie jestem zwolennikiem robienia tego rodzaju programów dla subkultury rapowej. Uważam, że ono się powinno dziać poza programami telewizyjnymi, a w programach telewizyjnych pojawiać wtedy, kiedy już się stanie. Ale no, stanie, no taki jest rynek. Ja też muszę się zgadzać w swoim przypadku na rzeczy, których niespecjalnie rozumiem, czy chcę robić, ale po prostu wiem, że tak to działa. A pierwszą rzecz, o którą mnie spytałeś, to było Żywy Rap, był drugi, a pierwsza Młode Wilki. Wiesz co, to jest akurat bardzo fajna rzecz, bo masz okazję pokazać się, tak? Masz okazję wysłać swoje demo, masz okazję wysłać swój kawałek, ludzie to oceniają. To jest zupełnie inna opcja niż konkurs na MC. Konkurs na MC polegał w Warszawie w starych czasach na dwóch takich imprezach. Była impreza, która się nazywała Super MC. Pierwszą wygrał Pikuś Dog, drugą wygrał Mało Lat, ale to polegało na tym, że wychodziłeś przed całą pełną salą ludzi, stary. Dostawałeś beat od Volta. Volt to wpuszczał cię na 40 sekund, czyli na 16, rapowałeś 16, szedłeś precz. I oceniał cię TDF z Kirkiem Wrądu, tak? I z kimś tam, nie pamiętam kto był w pierwszym żywieniu. No niemniej, to było dużo bardziej, to było Super MC, tak. I wiesz, to jest inna forma niż program, w którym wiesz, masz wybierać, głosować, nie wiadomo co. Tutaj po prostu było tak, że wchodziłeś na 16 wersów i albo tą publiczność czymkolwiek zainteresowałeś, albo oni cię zjeżdżali momentalnie. No. Żeby nie było, na pierwszej edycji również startowałem. Kiedyś wspominałeś, że królami podziemia byli Smark i Tetris. Teraz, twoim zdaniem? Tetris już dawno nie jest podziemiem. Smark już dawno zapomniał o rapie. Swoją drogą widziałem go rok temu, zanim miałem spotkanie. Kto jest królem w tej chwili? No, nie mam bladego pojęcia. Podoba mi się dużo, że wiesz co, też teraz to, co kiedyś było undergroundem, w tej chwili underground w takiej formie już raczej nie istnieje, tak? Dlatego, że wydanie samemu płyty, rozpromowanie siebie, istnienie w wielu milionach odtworzeń, w wielu milionach egzemplarzy nie jest uzależnione od tego, czy jesteś w majorsach, tak? Kiedyś to chodziło o to bardziej, że po prostu były zespoły związane z dużymi firmami, były promowane na rynku trala, a reszta działała nieoficjalnie, tak? Teraz ta nieoficjalna działalność w zasadzie wszyscy działają nieoficjalnie. W jednym ze starszych wywiadów wspominali, że próbowałeś robić coś na podobę Witkacego, że
sprzedałeś, w jakich okolicznościach tworzysz. Tak. Na jakiej to działało w zasadzie i czy nadal to robisz? Nie, nie robię tego dlatego, że mi się tego nie chce, ale mam zapiski, takie jakieś oldschoolowe rzeczy z czasu pisania człowieka, który chciał ukraść alfabet i tam wszystkie kartki są oznaczone tym, która to była godzina, ile pisałem, pod wpływem jakich substancji byłem i no i to wszystko jest zapisane, tak. Znaczy to był bardziej taki eksperyment, bo no, w żaden sposób nie jest to moje, to jest Witkacego. Chciałem po prostu zobaczyć, czy po paru latach zrobi to na mnie jakiś, wiesz, czy będę pamiętał to jakiś stan emocjonalny, w którym, bo to ułatwia przeniesienie się do momentu, w którym pisałeś. To jest taka rzecz, która ci przypomina, masz dużo więcej śladów tego dnia, w którym to robiłeś. W sumie na zapiskach z 1001 nocy niektóre teksty też tak popisywałem, ale to dlatego, że niektóre z nich były po prostu dla mnie bardzo ważne emocjonalnie, no ale to już inne. Chyba w tym samym wywiadzie, o którym wspominałeś o Witkacym, mówiłeś też o albumie ze zdjęciami okraszonymi opowiadaniami. No tak, ale opowiadania będą, albumu ze zdjęciami nie będzie, to jest taki, wiesz, ale książka na pewno się pojawi, to myślę, że wcześniej niż druga płyta z tego takiego cyklu, który robię teraz. Więc myślę, że najpierw będzie płyta, a później myślę, że w lato sobie posiedzę trochę nad edycją i coś tam będę spróbował zrobić. Czyli płyta, która wychodzi 28 maja, jest początkiem jakiegoś cyklu? Znaczy, no na pewno będzie następna płyta z Damianem, bo chcę zrobić, no bo strasznie mi się podoba to, co on produkuje. Bardzo, bardzo to lubię i uważam, że jeżeli teraz to działa bardzo fajnie, moim zdaniem, no to zobaczymy i myślę, że chciałbym zrobić z nim jeszcze jedną rzecz. W twoich tekstach jest dużo odniesień do kultury, do muzyki, do filmu. Czy oglądałeś, czy czytałeś jakąś książkę, którą mógłbyś polecić? Ciekawe. Ostatnio? Wiesz co, ostatnio czytam strasznie dużo historycznych rzeczy, dlatego że no taki okres mamy na świecie, że dzieją się różne zamieszania, więc warto sobie uświadomić pewne rzeczy z przeszłości. Andrzej Żida też czytam ostatnio, dlatego że fajne łajdackie rzeczy. Co fajnego oglądałem? Co fajnego? Wiesz co, ja raczej teraz to nadrabiam rzeczy, niż bo ja w kinie nie byłem od dłuższego czasu, więc raczej nadrabiam. Sugarman jest świetnym filmem. No właśnie nawet na twojej płycie nowej widać odniesienie do kultury Poświatowska. No Halina Poświatowska jest fantastyczną poetką, była piękną kobietą również, pięknie pisała, pięknych słów używała, piękną historię życia miała. Słów tych używała w naprawdę fenomenalny według mnie sposób strukturalnie. No, jestem wielkim fanem Haliny Poświatowskiej no myślę, że paru lat. No mam wszystko, co Halina Poświatowska napisała. I przeczytałem to, co napisała. No nie, uważam, że po prostu jest świetna strukturalnie. Poezja jest zabawą formalistów w piękno, tak? I ona to robi w naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób. A jak Tomek mi podpowiedział, chciałem kombinować, nazywać ten utwór jakoś kombinacjami alpejskie robić, ale uświadomił mi, że jak tu już teraz ludzie nagrywają jakieś kawałki, które są imionami i nazwiskami, nie wiadomo, co to, jak to rozszyfrować, no to skoro nagrałem taki utwór, to też to musi być imię i nazwisko. Zachęcam do posłuchań spojrzenia Haliny Poświatowskiej na płycie. No może też, wiesz, kogoś zainteresuje tym, dlatego że uważam, że to jest warte. Jest bardzo dużo rzeczy, które są warte tego, żeby ludzie o tym usłyszeli, a w młodym pokoleniu nie wszyscy muszą się tym interesować. W momencie, w którym po to sięgną, mogą się przekonać na własnej skórze, czy to dla nich jest beznadziejne, pretensjonalne, głupie, czy przypadkiem się w tym zakochają. Bo być może tak też się stanie. Ciekawe jest to, że ona już była właśnie pisała o tym, czego tak naprawdę nie mogła doświadczyć. Wiesz co, no tak jak już od zawsze powtarzam, pisarze potrafią być, twórcy potrafią być najlepszymi kłamcami na świecie, którzy umieją wyobrazić sobie rzeczy, których nawet nie widzieli, no więc czemu nie? Okej, zbliżamy się do końca. Niedługo Juwenalia. Możemy się ciebie czy was spodziewać? Nie wiem. Wiesz co, Juwenalia to jest w ogóle specyficzny okres. To są takie koncerty, które dla artystów są bardzo fajne ze względu na to, że to się odbywa w ciepłym okresie i w ogóle te wyjazdy są większe. Ale ja szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem swojego grania na Juwenaliach. Nie tyle, że nie jestem fanem Juwenalii, no bo jakbym był młodym studenciakiem, też bym chciał po zakończonej sesji po prostu pójść na piwo z kolegami. Mówiąc to dyplomatycznie, a przy okazji posłuchać sobie dobrej muzyki. Bo naprawdę ludzie odpowiedzialni za Juwenalia w Polsce czasami konstruują takie zestawy zespołów, że naprawdę nie jest to poleciane na połowie listach przebojów, to jest to poleciane po naprawdę dobrej, fajnej, jakościowej muzyce. Nie wiem, tu jest człowiek od koncertów, on będzie wiedział, ile jest Juwenaliów. Znaczy myślę, że w Trójmieście to możecie się nie spodziewać dopiero na trasie, bo to nie można przesadzić też za dużo. No. Nie ma sensu być co dwa tygodnie w jednym mieście. Dobra, to chyba wszystko. Dzień. Tak? Zapraszam do sprawdzenia mojej nowej płyty. Słuchajcie Radia Mors, wspierajcie polski rap i w Trójmieście dużo się dzieje koncertów we wszystkich tych trzech miastach. Kolejka chodzi bardzo sprawnie, więc przemieszczajcie się po to, żeby znajdować swoje fajne fascynacje. Pozdro, fajne fascynacje. Pozdro.